skarbarki w Rezarki, skarga od 1981 roku. Starsze prawie młodsze. A to malarstwo to no po prostu jak tak naszło mnie i nie mogę bez tego żyć. No właśnie, strasznie ciekawi mnie ten moment. Już po operacji, już zdrowy. Co trzeba było, że stwierdził pan, to był ranek, popołudnie, wieczór. Chciałbym zająć się tym, co kocham. Może czym jest nowe? Ja wiem, no to tak nastąpiło tak spontanicznie, nawet ciężko mi to dzisiaj powiedzieć. No. Jak wyszedłem z tego szpitala, zacząłem na tej tablicy, bo tej Laura właśnie wspomniała. I malowałem na tej, wstawialiśmy to na bigach. Zrobiłem na zdjęcia, wstawialiśmy i na... I później mówi, człowieku, ty masz talent, jeśli nie masz jakieś tam farby, kredki, bierz się za farby i mamy farby i będziemy cię oceniać. Jak ubiegły się, to powiemy ci. Ja mówię, to wy to mnie lubicie, bo rzeczywiście mi zdrowia, bo podczas tej operacji to miałem dużo zwolenników, ponad 600 osób. Kibicowało mi, zdrowia mi życzyło, bo mam taki portal na Bigard, jestem ojcem mojej grupy, moja rodzina. I tam to prowadziło. No i to się tak zaczęło. Każdy obraz swój, który tutaj jest pokazany, jest na kogoś, dedykowany. Inspiruje mnie, dedykuje się tą osobę, co lubi, jakie kolory. I potem właśnie wszystkim wiem mniej więcej, co ta osoba lubi, co kocha. Czy jaskrawe kolory, czy woli stonowane barwy. No i dedykuję za nim, tam wiersze nieraz. Także, że to nie było. Lubię mi teraz jakoś tam, lubią, szanują na pewno. Bo pan jest bardzo uroczy, pan jest przeuroczy, pan rzeczywiście mówi o tym z pasu. Czy te obrazy opowiadają o czymś? Tak, opowiadają o życiu. To tak jak niektórzy, ja obrazów w ogóle nie podpisuję. Nieraz nadaję swoje tytuły, ale interpretacja każdego obrazu jest dowolna. To są emocje. Jeden widzi na nim jakąś krew na śniegu, drugi mur. Ja mówię, ja cementem nie maluję, tylko farbami to mur. To nie widzę tu betonu jakiegoś tego, no ale wszystko trochę musi być ze śmiechem, trochę stać z takim luzem. Nie może być takie wszystko na usta. No i to są, mówią na te szare dni teraz, tutaj jesienno-zimowe. To jest taka, jakby nazwać, terapia kolorami. Te kolory to swoją sprawa, bo ja tę terapię sam doświadczyłem w naszej pracy, dlatego te kolory tak widzę. Ja się wolę nazywać kolorystą niż artystą. Tak to już jest. Pan Adam Niemiec, kolorysta. Bardzo panu dziękuję. Było bardzo miło pana spotkać. Piękne prace. A jeszcze zanim jeszcze skończymy, proszę powiedzieć, dla kogo ten obraz namalowany? To był obraz namalowany dla koleżanki z Niemiec. Ona tam wyjechała dawno temu, tam miała stopinę koni. Później tam się tam leiła, tam potoczył i dalej namalowałem, że ona tam jest na tej obrzyźnie, tam ciała. Pojmuję. No trochę taki obraz może przejmujący, bo to w Polsce się nie dzieje, są te strajki, są to. Ja w politykę się w ogóle nie biorę, bo to ja mam drażniące. To z kolei tu mówił pan o tym murze, to wtedy zakończymy tak pozytywnie. Ten obraz bardzo pozytywny. To dla kogo? To jest więcej kolorowy obraz. To był z przeznaczeniem dla mojej córki, która tu jest. I ona lubi takie abstrakcje właśnie bardzo kolorowe, żeby ten kolor, żeby to, no lubi takie życie, jak ja jestem cały czas kolorowy. I tak to jest właśnie, no każdy obraz musi być taki. Tak, taki data to szczęście. Ja jestem, że inspiracją właśnie, to są te emocje, to wszystko, żeby to było, no, żeby ktoś był tego, bo ja mam takie motto swoje, nawet jestem szczęśliwy, cieszę się radością innych. To jest moje motto. To jest najlepsza płyta spotkania. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja już wczoraj zwróciłam uwagę na te obrazy. Nawet z artystą mam zdjęcie. To był Tadeusz Niemiec, kategoria obraz. A teraz chciałabym przedstawić Państwu tu na scenie, jeżeli są akurat w pobliżu, czterech reżyserów filmu.